Dzień dobry, witamy z Elbląga. Przed nami mecz 15 serii, pierwszy mecz drugiej części sezonu. Jesteśmy w połowie. To spotkanie startu Elbląg z drużyną Młynów Stoisław Koszalin. Gębek Szupyk, ładnie ze zwodem i pierwsza bramka dla gospodyń. Jednej i drugiej drużynie powinno zależeć, aby wygrać w tym meczu. Urbaniak w kontrze, jest bramka pierwsza dla Koszalina. Waga, ładnie teraz taki no-look pas do skrzydła dorancić. Ale lepsza Filończuk. Jeszcze raz z ponowienia Elblążanki Justyna Świerczek. Zdobywa czwartą bramkę dla startu. Świerczek do Choromańskiej. Jest bramka. 5-1. Teraz na lewym rozegraniu Lesia Smolin. Nowicka dynamicznie. Jest bramka. Druga dla Koszalina. Ciężko się gra Koszalinianką. Nie mogą znaleźć sposobu przede wszystkim na świetnie dysponowaną golkiperkę. Teraz doskonałe dogranie do Rycharskiej. Pierwsza bramka z obrotu drużyny z Koszalina. Smolin z drugiej linii, ładna bramka. Stapurewicz, tym razem skuteczna. Cały sztab szkoleniowy podskoczył. Uważali, że było przeszkodzenie w rozegraniu i jest trafienie. Urbaniak. Waga odwróciła Świerczek. Dużo miejsca i nie miała problemu. Szybka piłka do Smolin. Tu jest tam Waga. Próbowała przeszkadzać, ale w lepszej sytuacji Koszalinianka. Aleksandra Kereps versus Joanna Waga. Teraz próba przerzutki. Jest bramka. Trzecie trafienie z karnego. Rancić do Wagi. Kolejne trafienie. Zawodniczka oznaczona numerem 7. Smolin przewrócona, teraz Rycharska. Bez konsekwencji jest trafienie Anny Mączki. I jest kara. Borysławska do koła, a tam Gabriela Urbaniak. Stapurewicz. Zatrzymała się ta maszyna z Elbląga. Stapurewicz teraz. Potężna bomba. Świerczek. Jest bramka numer 20. Rancić. Szupyk. Indywidualnie Szupyk i jest bramka. Trzecia bramka, Szupyk w tym meczu, pierwsza po przerwie. Ukrainka długo odpoczywała, nie ma jeszcze sił na grę. Przez, w pełnym wymiarze czasu, teraz Hanna Rycharska. Druga bramka z rzędu obrotowej. Jeszcze raz rancić. Do rozpędzonej Szupyk, taki rzut z podłoża bieżny. Ale lepsza Lesia Krebs, teraz do Wolownik. Jest bramka. 22. Pierwsze trafienie Natalii Wolownik. Nie poszła z piłką rancić, teraz Świerczek. Spychana przez Andrzejczuk. Stapurewicz jest gra pasywna. Słupek. Jeszcze ze skrzydła Nikola Szepanik. Stapurewicz, Świerczek, teraz do skrzydła, tam jest Nikola Szczepanik i jest bramka. 24-18. Świerczek teraz ładnie chciała z wodem minąć Andrzejczuk, ale dogranie do skrzydła. Milica Rancic zdobywa 24. bramkę.
Jeszcze raz Świerczek, tam pokazała się Choromańska, wbiegła ładnie, waga. Jest 25. bramka.